Chciałem serdecznie Państwu podziękować za umożliwienie zabrania mi tu głosu i przedstawienia sytuacji wojskowych zakładów uzbrojenia. Więc o sytuacji jak gdyby całościowej wojskowych zakładów uzbrojenia dużo by mówić, ale ja bym się skupił rzeczywiście na dwóch zasadniczych aspektach funkcjonowania wojskowych zakładów uzbrojenia. Od blisko dwóch lat bombardujemy tu Państwa informacjami odnośnie dziwnych przetargów organizowanych przez MON w odniesieniu do rzeczywiście wyspecjalizowanych remontów naszych armatohaubic tutaj w Grudziądzu. Informujemy, walczymy tutaj wszystkimi dostępnymi metodami prawnymi i posługując się między innymi również tu działaniami naszych posłów, między innymi wystąpieniem z interpelacją pana posła Dzięcioła zarówno w roku ubiegłym, jak i w tym roku. Chcę przypomnieć tu Państwu, że w ubiegłym roku Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu po raz pierwszy, stając do przetargu z czeską, mało znaną firmą STV, przegrały przetarg na remont 8 armatohaubic. Oferta firmy STV była o 20-kilka% niższa od naszej oferty. W związku z analizą przedstawionej oferty złożyliśmy doniesienie do prokuratury, że zamawiający nie uwzględnił w rozpatrywaniu tej oferty rażąco niską cenę przewidzianych materiałów do realizacji tego przedsięwzięcia. Bo chcę zwrócić Państwa uwagę, że firma STV skalkulowała materiały na wysokości 13,5 tysiąca złotych na remont potężnej armatohaubicy. Na realizację tego przedsięwzięcia z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, jest wymagalna wartość co najmniej 13,5 razy wyższa. Na efekt tego działania nie musieliśmy długo czekać. Armatohaubice, które wróciły po remoncie do kraju, nie zostały dopuszczone do eksploatacji w armii. Na 8 armatohaubic, jak stwierdził pan generał Butlak podczas spotkania, w którym uczestniczyłem 14 lutego w Ministerstwie Obrony Narodowej, stwierdził, że na 8 armatohaubic tylko 5 nie wykonało strzelania. Jest to zatrważająca sytuacja, bo trudno jest mówić o osiągniętym celu remontu, jeżeli sprzęt, który ma strzelać, nie może strzelać. Taka sytuacja odnosi się do wojskowych zakładów w Grudziądzu. Podobna sytuacja występuje z wystąpieniem tej samej firmy, STV, ma miejsce w Poznaniu. Tam ta firma również za cenę 1/3 przewidzianego kontraktu wykonała remont ponad 30 bojowych wozów piechoty. Wszystkie bojowe wozy piechoty wykonane przez firmę STV są niesprawne, są niedopuszczone do użytku w armii. Dlatego też po otrzymaniu informacji w styczniu bieżącego roku o uruchomieniu następnego przetargu na kolejną transzę 10 armatohaubic właściwie błyskawicznie poprosiliśmy pana posła Dzięcioła o złożenie w tej sprawie interpelacji, jak również wnieśliśmy doniesienie do prokuratury, mając już pełną świadomość i informację o tym, że poprzedni przetarg nie został rzetelnie wykonany. W odpowiedzi na to otrzymaliśmy informację od prokuratury w Szczecinie, że wprawdzie, że przetarg został wykonany w terminie i już od miesiąca stycznia
trwają ciągle reklamacje. Do dnia dzisiejszego, inaczej, do dnia odpowiedzi pana prokuratora, czyli 14 kwietnia, nadal trwa usuwanie usterek sprzętu, który został wyremontowany w roku ubiegłym. I teraz najlepsze zostawiam na koniec. Również tego 14 został rozstrzygnięty następny przetarg na remont 10 armatochaubic i w efekcie tego firma STV wygrała ten przetarg, zaproponowawszy kwotę 61% wartości rzeczywistego remontu ocenionego na podstawie technologii i wymogów, jakie stawia armia odnośnie remontów tych armatochaubic. Tak wygląda sprawa na dzień dzisiejszy o jeden temat, o którym mówimy, to jest temat armatochaubic. Z tego tytułu występuje dwa zagrożenia. Jedno takie najważniejsze i podstawowe to zatracenie tego dorobku, który posiadają wojskowe zakłady uzbrojenia w Grudziądzu. Myślę o tej specjalizacji w remoncie armatochaubic, bo zgodnie z przepisami prawa właściwie już w oparciu o te przepisy nie możemy wystartować w następnym przetargu na remont armatochaubicy. Po prostu ten temat zostaje zamknięty, jeżeli chodzi o wojskowe zakłady uzbrojenia w Grudziądzu. Jakie to ma znaczenie w sumie, bo można powiedzieć, jakie to ma znaczenie w sumie dla miasta. W odniesieniu, załóżmy, do wojskowych zakładów uzbrojenia, to jest grupa rzędu 40-50 osób zatrudnionych przy tym temacie. W roku bieżącym rzeczywiście ci ludzie zostali zagospodarowani, w różny sposób realizują różne inne zadania. Niemniej jednak w przypadku w tej chwili wystąpienia trwałej możliwości uczestniczenia w tych przetargach, no nie ma żadnych uzasadnień utrzymywania tego stanu i zatrudnienia. W związku z powyższym, w wyniku łańcuszka dostaw, może mieć to wpływ na właściwie rozwiązanie takiego worka zwolnień w sumie w regionie, bo chcę zwrócić uwagę, że przy tym temacie i w tym temacie uczestniczą miejscowi regionalni kooperanci, bo taką podjęliśmy decyzję funkcjonowania naszego budżetu jeszcze kilka lat temu, że żeby lokować te wszystkie zamówienia i to wszystko, co jest możliwe, żeby lokować na lokalnym rynku. To jest nasz taki wewnętrzny, lokalny patriotyzm, żeby rzeczywiście wpływać i mieć ten bezpośredni wpływ na rynek pracy tutaj w Grudziądzu. Chcę jeszcze tutaj jedynie naświetlić inny aspekt. Rzeczywiście próby ograbienia nas z dorobku intelektualnego, jaki osiągnęliśmy. Tak, żeby naprawdę w telegraficznym skrócie, od bodajże 7 lat prowadziliśmy pracę badawczo-rozwojową pod tytułem Pralnia polowa w kontenerze. To tylko tak ładnie brzmi, Neptun 2. Rzeczywiście jest to rozwiązanie niezwykle nowoczesne. Jest to wyjście kilkanaście czy kilkadziesiąt lat do przodu, jeżeli chodzi o zabezpieczenie potrzeb armii lub rzeczywiście różnych innych organów w tym zakresie. Bo tu chodzi o wykorzystanie to przy klęskach żywiołowych, innych zdarzeniach, które mogą mieć miejsce. I otóż, proszę Państwa, w dążeniu do osiągnięcia tego produktu wydatkowaliśmy na ten temat ponad 11 milionów złotych, 11,5 miliona złotych. Dwa lata temu MON odebrał od nas tą pracę, płacąc nam 500 tysięcy i zamiaruje uruchomić przetarg na realizację tego zagadnienia i wskazując, że niekoniecznie to my mamy być adresatem rzeczywiście tej pracy. Można powiedzieć sami sobie winni,
Otóż nie, bo nie znam kraju, w którym organ rządowy może w sposób bezwzględny wyłudzić, że tak powiem, tak określa to załoga, wyłudzić ponad 11 milionów złotych kosztem tej załogi i przypisać sobie prawa własnościowe. W tej sprawie wystąpiliśmy o opinie prawne, które są w trakcie tworzenia i właściwie chcemy przystąpić do egzekwowania naszych praw. I z czym przychodzimy tu do Państwa? Ja chcę przypomnieć, że w 2010 roku, tutaj też stojąc, zwróciliśmy się do Państwa o podjęcie uchwały przeciw wniesieniu naszych przedsiębiorstw do sławetnego Bumaru, którego na szczęście już nie ma i którego dzięki też uchwale, jaką tu Państwo podjęli, rzeczywiście w oparciu o tą uchwałę też broniliśmy się parę ładnych lat. W związku z tym zwróciliśmy się w ubiegłym tygodniu do Pana Prezydenta z tymi wszystkimi działaniami tutaj wokół tego naszego zakładu. Zwróciliśmy się do Pana Prezydenta, jak również do Pana posła Dzięcioła, jak również do zarządu spółki o pomoc w zorganizowaniu konferencji i zaproszeniu posłów i senatorów z Komisji Obrony Narodowej, żeby przedstawić ten nasz problem. Problem właściwie tutaj dla nas niezwykle ważny. Wszyscy żyjemy w tym mieście, wiemy doskonale, jakie są jego bolączki. Jego bolączki to bezrobocie, jego bolączki to masowa emigracja ludzi młodych. I rzeczywiście chcemy spytać, jak rzeczywiście rząd, parlamentarzyści, wyobrażają sobie nadal nasze tu funkcjonowanie. To jest sprawa niezwykle ważna i niezwykle istotna. W tym temacie prowadzimy już właściwie rozmowy z polskim lobbym przemysłowym, które właściwie wyraziło aprobatę temu przedsięwzięciu. Miałoby się to odbyć wstępnie, plan czegoś takiego spotkania w ostatnim tygodniu maja i byłaby to sesja wyjazdowa zespołu, który powołało polskie lobby przemysłowe do spraw monitoringu, właściwie koordynacji tych wszystkich prac związanych z konsolidacją polskiego przemysłu obronnego. I chcemy tu i prosimy Państwa, jak również Pana Prezydenta, o objęcie patronatem takiego organizacji, takiego spotkania. Ze strony zarządu WZU mamy takie przyzwolenie i obietnicę wsparcia tych poczynań. No chcemy rzeczywiście przedstawić tą sytuację Grudziądza, przedstawić tą sytuację WZU. To jest w takim największym skrócie, w jakim potrafiłem, przepraszam Państwa, że tak długo. Dziękuję bardzo. Czy Pani mogli mieć jakieś pytania do przewodniczącego? Czy byśmy mogli wygłosić w imieniu klubu interpelację, korzystając z uwagi z tej sytuacji, że jest Pan przewodniczący związków zawodowych tutaj na mównicy, tak dalej, chcielibyśmy złożyć interpelację w imieniu klubu, a interpelacja dotyczy właśnie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Czy interpelacja składa się tak, jak mamy w porządku obrad, Szanowni Państwo? To jest w toku sesji 5 minut nie przekroczymy, wydaje mi się, także. Szanowni Państwo, jest tematycznie związane z wystąpieniem. Ja sądzę, że taką interpelację można złożyć normalnie w tym punkcie, bo każdy ma różne interpelacje i sądzę, że tak samo. Nie jest różna, to jest związana z tematem, jeżeli mogę. Ale Szanowni Państwo, interpelacją. Dobrze, jeżeli Pan tak uważa, oczywiście. Możecie Państwo swoje stanowiska pytać. Jestem bardzo posłuszny, nie ma problemu. Dziękuję Panu bardzo. Pan Radny. Kilka pytań. To znaczy tak, pierwsze to zatrważające jest to, co Pan powiedział, bo przedstawił Pan nam tutaj serię porażek i to takich porażek, które mogą rzutować o podstawie tego zakładu.
Czy moje pierwsze pytanie jest takie, czy w działaniach WZW są jakieś sukcesy? Bo ja pamiętam kontrakty, które były tam wieloletnie, na przykład z Węgrami na sprzęt. Także czy w tej chwili macie coś takiego, co pozwala wam żyć i funkcjonować nawet przy tych porażkach, które tutaj pan wymienił? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Jeżeli chodzi o tą czeską firmę, to z tego, co ja zrozumiałem i pan tutaj powiedział, to główna kwestia porażek w zamówieniach publicznych dotyczyła rażąco niskiej ceny. No zjawisko znane, ale na to zjawisko, czy tam walkę z tym zjawiskiem przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych. Czy państwo jako zakład wykorzystali wszelkie środki związane z ustawą Prawo zamówień publicznych? Ponieważ jeżeli chodzi o zawiadomienie do prokuratora, to to jest wtórne i gdzieś z boku nie dotyczy zamówień publicznych. I wynik tego zawiadomienia no, jest dosyć łatwy do przewidzenia. Natomiast jedyną skuteczną drogą to jest poprzez działania związane z ustawą taki przetarg skutecznie odwołać się od wyniku tego przetargu poprzez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy ta ścieżka została do końca wykorzystana i jaki wynik był? Ostatnia sprawa. Przepisy wojskowe, to znaczy inaczej. Ustawa Prawo zamówień publicznych daje delegację ministrowi obrony narodowej do opracowania własnych przepisów w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Jeżeli chodzi o armatę haubice, to jest typowo stricto sprzęt wojskowy. Jakie są powody, że minister obrony narodowej nie skorzystał z tej decyzji, którą wydał w tym zakresie, a dała mu delegacja z ustawy Prawo zamówień publicznych? Jakie są powody, że nie wykorzystał tej furtki tutaj dla zakładów własnych? Czy to był przetarg nieograniczony z możliwością zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych? Czy to był przetarg w oparciu o decyzję ministra obrony narodowej i tam też przegraliście? Już jak tak bardzo prosił na te trzy. Może zacznę od wymowań prawnych, jakie posiada MON w tym zakresie. Oczywiście ma pan tu zupełną rację, że w tym zakresie MON-owi przysługuje prawo skorzystania z unijnego zapisu zwolnienia od przetargu sprzętu, który jest ujęty na liście sprzętu mającego wpływ na bezpieczeństwo państwa. Na tym zestawieniu występuje definicja sprzętu artyleryjskiego. Natomiast pojawiła się interpretacja po odejściu wiceministra Skrzypczaka, pojawiła się interpretacja, że nie odnosi się to do armatochaubic danych. Chcę tu państwa poinformować, że w zeszłym roku, w miesiącu październiku, uczestniczyłem również na spotkaniu z ministrem obrony narodowej, z panem Siemoniakiem, z wiceministrem obrony narodowej, wówczas jeszcze panem Skrzypczakiem. Na tym spotkaniu pan generał Skrzypczak stwierdził w sposób jednoznaczny, że nigdy nie powtórzy się sytuacja powrotu do przetargów, jeżeli chodzi o armatochaubice Dana, jak również i BWP. Zapowiedział wówczas na tym spotkaniu, że po powrocie tego sprzętu z zagranicy, w sumie mówię tu o BWP-ach i o armatochaubicach Dana, poleci rozebranie tego sprzętu w celu sprawdzenia jakości wykonanego remontu. Los pana generała Skrzypczaka jest państwu znany. Z nim również odeszły zapewnienia o wprowadzeniu armatochaubic Dana do wykazu sprzętu imię wskazania z nazwy i z czynności jako sprzętu mającego wpływ na bezpieczeństwo państwa. To tyle, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej ścieżki, jak gdyby, wojskowej.
Natomiast w kwestii odwołania i rażąco niskiej ceny, ależ oczywiście chcę tu Państwa poinformować, że złożyliśmy takowe odwołanie. Niemniej jednak nie było to przedmiotem badania. Stwierdzono, jest to dostępne orzeczenie Izby Odwoławczej, jest dostępne w internecie. Stwierdzono, że jeżeli zamawiający nie widzi takiej potrzeby i nie kwestionuje w sumie tego, nie ma możliwości tego zanegowania. To się działo w roku ubiegłym. I mogę tu stwierdzić w sposób odpowiedzialny, że wykorzystaliśmy wszelkie środki możliwe prawne w tym zakresie. Jeżeli wrócę teraz, odpowiadając teraz już precyzyjnie, czy WZW dysponuje właściwie portfelem zamówień taki, który pozwala mu funkcjonować po utracie, powiedzmy, tych armatochałubic. Tak jak stwierdziłem na początku, rzeczywiście jest to możliwe. Jest to możliwe tylko, że wiąże się z tym, że ci ludzie, którzy, a chcę podkreślić, że są to jedyni w tym rodzaju specjaliści w Europie, bo takich nie ma, dowód na to stanowi realizacja remontu armatochałubic w Czechach, bo nawiążę do tego remontu. W historii remontów armatochałubic WZW na 125 wyremontowanych urządzeń nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Tu na 8, 5 jest niesprawnych nadal. W sumie na dzień sporządzenia odpowiedzi przez pana prokuratora właściwie nie chciałbym tu Państwu zabierać czasu. Chcę zaprosić Państwa na stronę internetową po wpisaniu w Google WPRP. Tam są informacje odnośnie naszych poczynań, między innymi również tu, jeżeli chodzi o armatochałubice. Natomiast chcę zwrócić uwagę tutaj jeszcze rzeczywiście przy okazji tego pytania, jeżeli chodzi o wykorzystanie ścieżki prawnej, bo tutaj cieszę się, że Pan tu zwrócił na to uwagę, jeżeli chodzi o próbę zawładnięcia naszej własności intelektualnej. Mówię tutaj o projekcie wykonanym naszym kosztem, tej pralni polowej w Kontenerze. Złożyliśmy rzeczywiście skargę do ministra obrony narodowej. W wyniku tej skargi otrzymaliśmy dziwną odpowiedź. Właściwie nie jest to stanowisko ministra i właściwie ta odpowiedź nic nie zawiera. Stąd jedyne, co mając na uwadze te wcześniejsze doświadczenia, stąd jedyne rozwiązanie, jakie widzimy, to rzeczywiście przedstawienie na miejscu tej sprawy ludziom, którzy mogą i mają wpływ na działanie Ministerstwa Obrony Narodowej, właściwie na filozofię i na podejście tego Ministerstwa Obrony Narodowej. Dlatego właśnie tutaj próba ściągnięcia tu do Grudziądza na miejsce, żeby ci ludzie zobaczyli to i dotknęli własnołapnie, żeby zobaczyli rzeczywiście, jak to wygląda, właśnie próba ściągnięcia tych przedstawicieli komisji. To się wydaje jedynym takim logicznym rozwiązaniem w tym zakresie. Bo chcę zwrócić uwagę rzeczywiście tutaj na wyjazd pana prezydenta i pani wojewody, może odwrotnie, pani wojewody Ewy Mes i pana prezydenta Malinowskiego na spotkanie z ministrem obrony narodowej, z którego wynikało, że minister obrony narodowej rzeczywiście przyjrzy się, dość paradoksalnie, bo nie można zarzucić tutaj nierzetelności tej firmy. Moglibyśmy zarzucić nierzetelność, gdybyśmy uzyskali wyrok prawomocny w tej sprawie. Nie wiem, żaden mechanizm tak nie działa, żebyśmy mogli uzyskać takowy wyrok w takim czasie. To tyle, jeżeli
Czy jeszcze... Panie prezydencie, bardzo proszę. Albo odwołali się do Krajowej Izby Odwoławczej i oddalono ich odwołanie, uznając rację zamawiającego. Jedyne działanie, jakie możemy podjąć, to to, co również tutaj pan radny wspomniał, to jest wpisanie na listę sprzętu zwolnionego z przetargów armata haubica Dana. One nie są na tej liście. W Europie Zachodniej 98% sprzętu wojskowego jest zwolnione z przetargu. U nas nie. Przetarg niestety dla naszej firmy odbył się zgodnie z prawem i tu jesteśmy bezsilni. Czechy, ten zakład czeski jest producentem armatohaubic, inaczej się nazywał. Armatohaubice Dana są budowane na podwoziu Tatry, bodajże 880. W wielu państwach Europy Środkowo-Wschodniej i innych są wycofywane z uzbrojenia, bo one są produkcji 70. roczniki. W Czechach, w Pradze, na placu tych armatohaubic wycofanych jest multum, ogromne ilości. Przypuszczamy, raz jesteśmy pewni z panem Stefanem, że po prostu wyjmują części z tych armatohaubic i wstawiają ich do tych remontowanych i że my kolejne przetargi, jeżeli chodzi o remont armatohaubic, też będziemy w takiej sytuacji przegrywać. Więc nasze działania są skupione na tym, żeby wpisać remont armatohaubic na listę sprzętu wojskowego zwolnionego z przetargu. Tak to powinno być i takie starania czyniłem u pana premiera i u pana ministra Siemoniaka, który w obecności pani wojewody wyraził zrozumienie na tego typu działań. Tak, to powinno być wpisane na listę sprzętu zwolnionego z przetargu. Dziękuję. Tutaj właśnie została zasygnalizowana przez pana z WZ-u problem, w którym należałoby pójść, czyli poprzez naciski, poprzez jakieś lobby grudziąckie, chociażby parlamentarzystów, bo to by było najbardziej skuteczne, właśnie w kierunku wprowadzenia tych decyzji, wprowadzenia tego sprzętu jako sprzętu wojskowego. Ja nawet nie wyobrażam sobie tego, jak Dana mogła wypaść z takiej listy. No przecież to jest typowo wojskowy sprzęt, sprzęt bojowy, jeszcze tam w tych latach 70. uważany za super technika, na dzisiaj już na pewno nie. Natomiast nie wiem, jak można traktować tego typu sprzęt nie jako sprzęt, sprzęt wojskowy, sprzęt uzbrojenia, czyli inaczej, tak jak jest delegacja ustawowa, uzbrojenie jest sprzęt wojskowy. No dane akurat inaczej nie da się zakwalifikować. I myślę, że tutaj ten kierunek, który panowie obraliście, jest słuszny, ale właśnie, żeby bardziej aktywować to tam w Komisji Obrony Narodowej. Bo tam można skutecznie ewentualnie zadziałać w tym zakresie, który mógłby być korzystny dla was. Natomiast nie wiem, czy niekoniecznie dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Bo ten model remontu, który pan podał, panie prezydencie, on może być bardzo skuteczny. Ponieważ ten sprzęt wojskowy bardzo często stoi. Stoi na konserwacji, z niego się nie strzela. Są zespoły, które nie przepracowały tam ani resursu, ani nawet nie przepracowały często tego limitu pogwarancyjnego po remoncie jakimś poprzednim. I to często są bardzo, to są części, które w bardzo prosty sposób można pozyskać i wykorzystać do remontu. Dlatego te ceny zaporowe ich mogą być takie duże i Ministerstwo Obrony Narodowej zachętnie z tego nie jest to, bo to jest o wiele tańszy remont, wykorzystując ten fundusz remontowy, który gdzieś tam na placach stoi, a często jest tak, że tam są armatohaubice, które albo oddały kilka strzałów, a może nawet w ogóle nie oddały. Także trudny temat. Zadać pytanie panu Sulikowskiemu w związku z, może inaczej, Ministerstwo Obrony Narodowej bodajże w ciągu najbliższych 10 lat planuje wydać na dozbrojenie polskiej armii około 100 miliardów złotych. To potężne, gigantyczne pieniądze, które będą wpływały do kas firm, które będą brały udział w modernizacji polskiej armii. I teraz z tym wiąże się moje pytanie, czy przypadkiem z perspektywy czasu, po tych doświadczeniach, jakie Państwo już macie w zakładzie naszym, nie uważacie tego, że nie uważacie, że nie wejście do
do Bumaru było błędne, tak? Bo z tego, co ja się orientuję, Bumar Open wyszedł w skład Polskiego Holdingu Obronnego i to będzie jedna z firm, która będzie korzystała z tych pieniędzy, która na pewno dostanie zamówienia, która nie będzie miała żadnych, moim zdaniem, problemów z tym, żeby otrzymać nowe zamówienia, żeby utrzymać zatrudnienie, żeby zdobywać nowe, na wiele lat, kontrakty. Czy w tym kontekście, po własnych doświadczeniach, nie uważacie Państwo, że błędem było obrona przed wejściem do Bumaru? Wspomniana przez Pana firma, pracownicy tej firmy nie otrzymują wynagrodzenia. Sytuacja PHO jeszcze właściwie w ubiegłym roku dobrnęła do dna. Chcę zwrócić uwagę, że na konto Bumaru, potem PHO, wszedł komornik, zajął to konto w związku z wyrokami, prawomocnymi wyrokami, zasądzającymi spłatę bodajże 500 000 000 zł. W przeliczeniu na polskie złoty, bo tam kwoty padały w walucie obcej. Więc jeżeli chodzi o Bumar, PHO, w tej chwili koncepcja, jaka jest realizowana Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zakłada wyjmowanie tylko z PHO poszczególnych elementów. Jest zastrzeżenie, że tylko i wyłącznie zdrowych firm. O firmie, o której Pan wspomniał, właściwie to poprzednie zarządy Bumaru doprowadziły do katastrofalnej sytuacji właśnie Bumar Łabędy. Bumar Łabędy w tej chwili boryka się z wielkimi trudnościami. Mam nadzieję, że w jakiś sposób się z tego wywinie. Także nie było błędem obrona przed Bumarem. W tej chwili nikt nie uważa to za dobry pomysł. Potwierdzeniem tego niech będzie fakt, że została przygotowana i wdrożona koncepcja utworzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Polska Grupa Zbrojeniowa teraz właśnie, bodajże przed świętami, uzyskała zgodę na, to znaczy Urząd Ochrony Konsumenta wyraził zgodę na wniesienie kolejnych 16 podmiotów do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Między innymi również Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu. Różnica pomiędzy w tej chwili wniesieniem Wojskowych Zakładów czy tych podmiotów do Polskiej Grupy Zbrojeniowej a wniesieniem do Bumaru jest kolosalna, bo podmiot, o którym w tej chwili mówimy, działa w oparciu o kodeks handlowy, o rozwiązania obowiązujące prawne w tym zakresie, w tym kraju. Natomiast, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i działanie Bumaru, obecnego PHO, do niedawna jeszcze działał w oparciu o nie wiadomo jakie przepisy prawa. Chcę zwrócić uwagę, że każdy raport NIK-u, który odnosił się do działań Bumaru, kończył się jednakowymi spostrzeżeniami. Chcę zwrócić uwagę, jeżeli już tak mówimy skrupulatnie, że raport NIK-u sprzed 2 lat mówił o zawieranych umowach na kolosalne kwoty, do których nie można było ustalić ani adresatów, ani przedmiotu umowy. Wiadomo było tylko, że brakuje tych pieniędzy. Efektem tych działań była sprzed 2 laty wynaleziona przez pana Ludwika Dorna dziura w wysokości najpierw 400 milionów złotych, potem ona urosła do 750, którą to wyciągnął pan prezes Krystowski, obejmując urząd prezesa. Pana Krystowskiego już dzisiaj nie ma. Właściwie skończyła się koncepcja uszczęśliwiania na siłę. To tyle. Jeszcze do zupełnie, tak, panie radny, cieszę się bardzo, że nasze zakłady zostanie poza jakby tym obiegiem. Tego się obawiałem, że w jakimś sensie zostaniemy poza tym oficjalnym obiegiem. No, wydaje mi się, że zakłady, które pozostaną poza Polską Grupą Zbrojeniową,
no nie będą miały okazji skorzystania z tych potężnych środków, jakie budżet planuje przeznaczyć na dozbrojenie polskiej armii, na modernizację polskiej armii. Bardzo się cieszę z tego, że pan tutaj jakby rozwiał moje wątpliwości i potwierdził to, że WZW Grudziąckie będzie w polskiej grupie zbrojeniowej. Dziękuję. Panie, przy całej tej słuszności do toku postępowania zakładów uzbrojenia i tak biorąc pod uwagę to, że uzbrojenie, które jest remontowane, armata Chłopica, o której rozmawiamy, uzbrojenie to weszło na stan polskiej armii 40 lat temu. Jest już czymś przestarzałym, co i tak zostanie pewnie w jakiejś perspektywie czasowej wycofane z użycia polskiej armii, już nie będzie remontowane. Natomiast wspomniał pan o rewolucyjnym wynalazku, jak ta polowa pralnia, którą prototypowo WZW wykonało, prawda? Teraz moje pytanie, czy z tym produktem państwo występowaliście może na jakichś targach, za granicą też? Może spróbowalibyście państwo zdobyć tym wynalazkiem kontrakty poza granicami kraju, bo jak widzimy na przykładzie chociażby tutaj naszej regionalnej PES-y, polskie pociągi, na przykład czy tramwaje, świetnie się sprzedają za granicą, niekoniecznie w Polsce i dopiero kiedy sprzedamy coś za granicą, dopiero polskie podmioty budzą się i zamawiają produkty na nasz krajowy rynek. Poruszył pan bardzo niegłębiały się w problem. Chcę zwrócić uwagę, że o to nam rzeczywiście chodzi. Że to mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją, że zaangażowanie, jak wspomniałem, ponad 11,5 miliona złotych i jesteśmy właścicielem tego, co wytworzyliśmy. I dlatego właśnie jest nasz potężny sprzeciw. Myśmy zaangażowali własne środki i prawo do zawłaszczenia wykonanego prototypu, zawłaszczenia dokumentacji, zawłaszczenia całej technologii, całych rozwiązań, których się dopracowaliśmy, uzurpuje sobie prawo do tego MON. I o to chodzi. Nie ma rozwiązań w cywilizowanym świecie gospodarczym, w którym jeżeli jakiś podmiot lokuje tak znaczne pieniądze, jest możliwe odebranie jego tej własności intelektualnej. I między innymi właśnie dlatego usiłujemy ściągnąć tu przedstawicieli tej sejmowej Komisji Obrony Narodowej, w sumie i senackiej, żeby ich przekonać do koniecznych zmian w prawie, które zdjęłyby taką możliwość w sumie, bo w ten sposób można właściwie doprowadzić do wyprowadzenia całej myśli intelektualnej czy całej dokumentacji z naszych podmiotów, które w jakikolwiek sposób współpracują tylko z MON-em. Tego, co najważniejsze jest w każdym przedsięwzięciu gospodarczym. Pomysłu i sposobu jego realizacji. O to chodzi w tym wszystkim. Także dziękuję panu serdecznie w sumie za to pytanie. A jeżeli chodzi o armatochałubice, czy są przestarzałe, czy nie są. Potrzeby remontowe na armatochałubice będą jeszcze istniały przez wiele, wiele lat. Nie wiem, czy w Polsce, ale na pewno w armiach natowskich, na pewno i w armiach ościennych. A tytułem jakby uzupełnienia jeszcze tej informacji, no to stwierdzę, że ciągle remontujemy rzeczywiście to, co swego czasu było okrzykiwane w sumie już u nas przez lobbujących na rzecz rzeczywiście zakupu nowego sprzętu. Ciągle remontujemy i modernizujemy rzeczywiście zestawy OSA czy zestawy KUB. Remontujemy dla takich armii rzeczywiście jak niemiecka czy brytyjska. W tej chwili realizujemy właśnie takie kontrakty. To jest, jeżeli no, takie kraje, które do najbiedniejszych nie należą, utrzymują gotowość i taki sprzęt, ale rzeczywiście, zapraszam do obejrzenia. Również współpracujemy w tym zakresie ze Stanami Zjednoczonymi, również z wieloma krajami europejskimi i innymi. To podjęliśmy niedawno współpracę z Królestwem Szwecji, właściwie z wieloma egzotycznymi również krajami. Więc to nie jest tak, że
należy zmienić wyobrażenie. Każdy, kto przyjeżdża i to też jest pewna przesłanka, po co my zwołujemy tych ludzi tutaj. Każdy, kto przyjeżdża i ogląda te WZU, zmienia zupełnie wyobrażenie o tym, co to jest naprawdę. My dysponujemy ośrodkiem naukowo-badawczym, który doprowadza do rzeczywiście rozwiązań no, pionierskich, jeżeli chodzi o najwyższy poziom elektroniki światowej. Jako jedyni rzeczywiście oferujemy powiązanie starego sprzętu, tego, o którym mówimy, z najnowocześniejszą techniką. Naszego opracowaniu jest kamera termowizyjna, która rzeczywiście zestawy OSA powoduje, że są one w tej chwili, ja wiem, porównywalnym sprzętem z takim, który są w stanie zaoferować nam różni wykonawcy sprzętu. To jest to. I jak najbardziej, tutaj jeszcze w nawiązaniu do wypowiedzi, jak najbardziej chcemy i posiadamy taki potencjał, żeby uczestniczyć w modernizacji tej naszej armii. Jest to perspektywa, dlatego też ta nasza wielka determinacja tutaj w utrzymaniu tego zakładu, choć zakusy były zupełnie inne. Dlatego też, no mówię, to są też przesłanki, które przemawiają za tym, żebyśmy się zwracali tutaj do Państwa, bo ja wielokrotnie właśnie podkreślałem, że WZU to nie tylko takie siwe głowy jak ja. W tej chwili zatrudniliśmy masę ludzi młodych i ci ludzie w sumie dzięki pracy właśnie z takim zespołem ludzi stają się jedynymi specjalistami w sobie w tej dziedzinie. Bo jak podkreślam, ci ludzie potrafią powiązać starą elektrykę, elektronikę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami na świecie. To jest to właśnie, czego bronimy. Dziękuję bardzo. Pan Radny Kosiński, proszę. Optymistą takim, jeżeli chodzi o losy Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, jestem pesymistą. W związku z tym, co dzieje się dzisiaj w kraju, miałem możliwość udziału w takim programie telewizyjnym w Poznaniu, gdzie WZMO, zakłady poznańskie, dzisiaj już praktycznie prawie, że nie pracują. Tam ludzie, 250 osób przychodzi tylko na 2 dni pracy w tygodniu. 2 dni pracy w tygodniu. 250 osób. To jest perspektywa, która także może spotkać w niedalekiej przyszłości Gruziąc. Jeżeli chodzi o oddawanie w tym trybie przetargowym, jest to najgorsza rzecz, która mogła się zdarzyć. Panie Stefanie, mam takie pytanie, żeby tak sobie mogę tutaj pozwolić wprost. W związku z ostatnim rozstrzygnięciem przetargowym w przyszłym roku, jaka liczba pracowników może stracić pracę? Bo to jest najistotniejszy problem dla tego miasta, bo to miasto, priorytetem dla tego miasta są stanowiska pracy. I tutaj to jest jakby główny nasz cel i musimy niestety, ale jako samorząd, pan prezydent, posłowie, zrobić wszystko, stanąć na głowie, żeby te stanowiska pracy utrzymać. Dlatego ile w przyszłym roku możemy stracić tych stanowisk pracy tak naprawdę, bo chociażby ta sytuacja w Poznaniu to jest bardzo niepokojącym sygnałem. Poznań jest bardzo dużym ośrodkiem, mocnym ośrodkiem, dużym miastem, a pomimo tego ten zakład już dzisiaj nie funkcjonuje prawidłowo. Będzie to się wiązało także z utratą, tak jak pan mówi, pewnej myśli technicznej, kapitału ludzkiego i zleceń. Panie Stefanie, czy pan może odpowiedzieć, ile ludzi teoretycznie może stracić pracę? Wizji katastrofalnej, teoretycznie, jeżeli chodzi o rozpatrywanie tutaj i rozłożenie tego na robocze godziny, bo w ten sposób mogę bezpiecznie mówić, możemy tu mówić przy zamówieniu rzędu 80 takich armatochaubic, jakie realizowaliśmy w ciągu roku, to jest liczba około 40 paru osób, jeżeli chodzi o zatrudnionych w zakładzie. Ja tu wcześniej mówiłem o powiązaniach kooperacyjnych. Ja chcę zwrócić uwagę, że przy realizacji tych naszych działań uczestniczą, tak jak już mówiłem wcześniej, uczestniczą lokalni poddostawcy.
począwszy od małych zakładów i większych zakładów, które wykonują na określone czynności, skończywszy rzeczywiście na poddostawcach, czy chociażby tych ubranek ładnych, niebieskich, które mamy, czy rzeczywiście nawet przysłowiowego papieru. Wszystko to właśnie działa w powiązaniu z tymi naszymi zakładami. Jeżeli rzeczywiście by to powiązać z sobą, no to w grę mogą wchodzić setki, a nawet no, mnożenie tych setek ludzi. Więc kiedyś robiłem taki szacunek, rzeczywiście na potrzeby jeszcze wówczas wciągania nas do tego gumaru i odnosiło się to do rzędu wielkości gdzieś 1500 jeszcze miejsc pracy. Więc jest to bardzo poważna sprawa, biorąc pod uwagę w sumie ten nasz rynek pracy. I chcę zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt. To, że są to ludzie w tej chwili o najwyższych kwalifikacjach europejskich, przekreśla ich jak gdyby na rynku naszym pracy. Ci ludzie nie znajdą tutaj żadnej pracy. Nie ma takiej możliwości, nie ma zapotrzebowania na kogoś, kto potrafi obsługiwać taką technologię w tej chwili. Nie ma takiego zapotrzebowania. A wszyscy przecież nie wyjedziemy za granicę. Przedstawiciel WZ-u przedstawił nam sytuację obecną, jak to się miało w ubiegłych latach, to już wiemy. Natomiast wydaje mi się mocno, że władza tego miasta, również posłami na czele, powinna właśnie, żeby nastąpiło to wyłączenie. Nie wiem dlaczego, jeżeli minister obrony na spotkaniu obiecał, że w drugiej turze przetargu tego nie uczynił. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o prawo zamówienia publicznych. Prawo jest skuślane. Skuślane. Ustawa, która była lepsza jak to prawo. Bo prawo mówi o cenie, że najwyższe, że właśnie cena. A nie liczą się referencje. Wydaje mi się mocno, że jeżeli wówczas ustawa była o zamówieniach publicznych, to się liczyło również referencje, dobroć wykonywania tej pracy, taka jaka to powinna być fachowość w tej dziedzinie. Jeżeli ministerstwo na dzień dzisiejszy tego nie widzi, wiecie, to trudno coś powiedzieć, ale ta władza nie potrafi w zdecydowany sposób rządzić po pierwsze, a po drugie wspierać te firmy, które rzeczywiście robią dobrą robotę. Dziękuję bardzo. Wolałbym jednak patrzeć bardziej optymistycznie na to, co się dzieje w WZ-u pod względem fachowości, to co pan powiedział. Mamy tutaj wspaniałych fachowców, mamy ekipę, która zdobyła kontrakty, pan powiedział, na całym świecie. I mam nadzieję, że z tego wszyscy w Grudziądzu są dumni, zadowoleni. I mam nadzieję, że dalej te kontrakty będą zdobywane, mimo tego, co się obecnie dzieje. Więc mam nadzieję, że troszkę więcej optymizmu i będziemy coraz bardziej dumni w tym Grudziądzu z WZ-u. Dziękuję. Dzięki temu, co tak wyczerpujące wiadomości, które nie wszyscy, żeśmy po prostu mieli świadomość tego, co tam się dzieje. I chciałbym też, bo tam wspomniał często nazwisko posła Janusza Dzięcioła jako wielko zaangażowanego człowieka, który zaangażował się w obronę tego zakładu. I jestem też przekonany, że będzie to czynił dalej. I chciałbym też z tej strony od siebie podziękować, że tak po prostu jak zaangażował się poseł Janusz Dzięcioł, co pozwoliło to, aby ten zakład dalej istniał na mapie Grudziądza. Dziękuję uprzejmie. Pan Stefan jest przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Wojskowych Zakładów Uzbrojenia i reprezentował dzisiaj prezesa zarządu WZ-u, pana Zdzisława Juchacza. Mam nadzieję, że przybliżył znacznie temat spraw związanych z WZ-u. Panie Stefanie, bardzo dziękuję.